Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie znaki trygonu Ziemi na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego. Przypominam, że od 1 do 31 maja jest możliwość zamówienia czytań prywatnych, których propozycje tematyczne znajdziecie na stronie szóstyzmysł.com.pl z 20% rabatem. A teraz już przechodzimy do czytania. Przede mną trzy sztalugi. W tej chwili wyciągam przesłanie dla każdego ze znaków, czyli dla byka, dla panny i koziorożca, a następnie rozłożymy standardowo karty na przyszły tydzień. Zobaczymy, co pokażą wstępnie energie. Mam nadzieję, że jakoś miło zaplanowaliście sobie czas, chociaż kilka godzin tylko dla siebie. Proszę, dla byków, dla panien i dla koziorożców. I zaczynamy od byków. Moje drogie byki, dla was przesłanie dodatkowo, oprócz tego, co chwileczkę odczytają karty, jakieś uczucie przywiązania do czegoś, do sytuacji, do miejsca. Przyjaciela, może zatęsknicie za kimś, może poczujecie, że musicie kogoś odwiedzić. Ok, zobaczymy, co dalej. Dwa miecze, konieczność podjęcia wyboru, głupiec, podróż. Może gdzieś pojedziecie w jakieś rodzinne strony albo odwiedzić przyjaciół, kogoś, z kim czujecie się dobrze, do kogo czujecie się przywiązani. Królowa mieczy. O, kochani, powiem tak, od sasa do lasa generalnie. To jest tak, jakaś podróż jest, krótsza czy dłuższa, wycieczka za miasto, wycieczka gdzieś tam na zieloną trawkę, wszystko jedno. Natomiast moim zdaniem ona zostanie wam, może by zostać wam zaproponowana, moi drodzy, w taki sposób dosyć nagły, że będziecie musieli podjąć decyzję, być może z czegoś zrezygnować, żeby tam się udać, tak? Ale absolutnie sobie z tym poradzicie. Później występuje tak, energia i moim zdaniem tutaj trochę pracy się już przeplata, albo spraw takich domowych, do tego, żeby starać się trochę zrobić porządku w swoim życiu w tym przyszłym tygodniu, czyli rzeczywiście skupić się na sobie i swoich potrzebach, a może podcinać osoby, które gdzieś tam po prostu mogą poczekać, tak? Ich sprawy mogą poczekać, to wszystko, co sprawia, że chcą nam czymś obarczyć, dodać nam jakichś obowiązków, tak? Zahachmęcić coś w pracy, żebyśmy coś dodatkowego zrobili. Słuchajcie, jeśli to nie musicie tego zrobić w przyszłym tygodniu, to odpocznijcie. Bądźcie jak królowa mieczy, która jakby odcina to, czego nie chce, tak? Ona też czasem odcina iluzje, odcina kłamstwa, odcina bullshit, odcina ludzi, którzy nie mówią prawdy, więc to też może być taka energia dla was, że trzeba będzie komuś coś powiedzieć prosto z mostu, prawdę prosto w oczy. Uważajcie tylko proszę w tej energii, dlatego że często mówiąc prawdę możemy ranić drugą osobę, więc starajmy się to przedstawić w taki sposób, żeby jednak to było w miarę łagodne, bo królowa mieczy często jednak zalecana jest tutaj taka dyplomacja, powiedziałabym, żeby wszystko starać się z poczuciem humoru i tak dalej. Mamy też, słuchajcie, taką fajną, dużo takiej akcji i takiego, moim zdaniem, chęci korzystania z pogody, chęci korzystania z życia, z tego, żeby się bawić, może na naprawdę odwiedzić też was ktoś, za kim tęskniłyście dłuższy czas. Albo pojedziecie w jakieś miejsce, które było wam bliskie, niewątpliwie. Natomiast kończy się pracą i to moim zdaniem, która jest wynikiem waszej inspiracji. Być może zainspirowane będziecie, zostaniecie w czasie, no nie wiem, albo jakiegoś właśnie przemieszczania się, albo jakiejś podróży, albo przez kogoś, ktoś wam coś podpowie, ponieważ zechcecie się zapisać na jakieś szkolenie, dowiedzieć się czegoś więcej, douczyć się, wiecie, no jakby wrócić do szkoły, wrócić na studia, tak? Dowiedzieć się więcej o sobie, dowiedzieć się więcej o czymś, ale do takiego poziomu mistrzowskiego sprawę doprowadzić. Bo poczujecie moim zdaniem, że chcecie zrobić coś nowego, bo tu jest głupiec, ale chcecie zrobić to dobrze, bardzo dobrze, być najlepszym w tym, co będziecie robić. I to będzie taka okazja tutaj, żeby doprowadzić jakąś sytuację, jakiś nowy pomysł do poziomu mistrzowskiego. Absolutnie. Dobra.
To było dla byków, teraz zapraszam panny. Wy drogie moje panny, macie krokusa. Pogoda, ducha, wesołość, niech wam towarzyszy, czemu nie? To jest nawet napisane, to znowu wiosna. Ziemia jest jak dziecko. Także niech będzie wesoło, jak najbardziej. Tego wam życzę. Bo tak z waszych komentarzy, z czytań, które dla was robię, to wydaje mi się, że jakieś takie trudności były w ostatnim czasie energetyczne, więc niech zapanuje radość. Wisielec, super, odpoczynek, kochani, tak, odpoczynek, tylko i wyłącznie w ten sposób będę to interpretować dla was. Przystopuj. Nie pchaj niczego na siłę. To jest też czas długiego weekendu majowego. Nie da się pewnych rzeczy przeforsować zawodowo, gdy połowa naszego kraju jest na majówce, ok? To jest czas dla was, żeby odpocząć. Nie stresować się. Czym się stresujecie? Miłością się stresujecie. Część z was się stresuje miłością. Jakimś zawodem miłosnym. Czymkolwiek się stresujecie, to po prostu wyjdźcie szybko z tej energii. 9 mieczy to jest, słuchajcie, to są lęki w ogóle bezpodstawne. To są koszmary po prostu jakieś nocne. Własne zahamowania przez jakieś zamartwiania się, które nie są do końca poparte niczym, dlatego że wystarczy mieć odwagę, aby zaradzić sytuacji, zrobić cokolwiek. Wy może musicie dokonać wyboru, albo ktoś będzie dokonywał wyboru pomiędzy wami a kimś innym, ktoś na kim wam zależy. Trudno mi to jednoznacznie określić. Natomiast wiecie co, szczerze mówiąc, powiedziałabym tak, w pierwszej części tygodnia postawcie na wypoczynek. Absolutnie. W ogóle nie zaglądajcie nigdzie, nie interesujcie się niczym, postawcie na siebie i na własny wypoczynek. Niech się sprawy dzieją w swoim tempie. Macie tutaj kochanków, macie energię siły, mocy i macie as monet. I teraz tak, tutaj to jest absolutnie, wy może być tak, że w drugiej części tygodnia to wy będziecie decydować o swoim życiu emocjonalnym i o życiu miłosnym. W energii tej karty ważne jest, żeby zachować około, ja tak już oceniłam to na około 20% zdrowego rozsądku, kochani. Ponieważ, zobaczcie, tu jest trzecia osoba. Ja się zawsze zastanawiam, słuchajcie, jak widzę tę kartę w takim rozłożeniu. Czy ona się przygląda, czy ona błogosławi, czy czego ona chce od tego człowieka tutaj. Tak, mamy dwie kobiety i mężczyznę, więc zdrowy rozsądek 20%, 80% serca. Bo energia kochanków mówi nam o tym, żeby dokonywać wyborów prosto z serca, nie martw się na zapas. Macie energię lwa. Lew może się jakoś objawić części z was w przyszłym tygodniu, ale generalnie rzecz biorąc, lub ktoś, kto ma lwa osadzonego w swoim horoskopie urodzeniowym, ale wiecie co, te dwie karty razem mówią o tym absolutnie, żeby mieć cierpliwość, siłę psychiczną, wykazywać się delikatnością, tak? Ponieważ możecie albo wpaść na jakiś super pomysł zawodowy, który w ogóle was wyciągnie z tej mieczowej energii, wy tutaj już szybko o tym zapominacie, albo najnormalniej w świecie będziecie w stanie zbudować z kimś nowym, może z kimś, kto ma bliźnięta lub lwa w swoim horoskopie urodzeniowym, bardzo fajną relację partnersko-zawodowo-miłosną. Kombo, rzekłabym. Tak się pokazało. Część z was dzięki swojej cierpliwości, dzięki swojej determinacji, dzięki temu, czego chce od życia, że dowie się w końcu, czy może czego chce od życia zawodowo i wpadnie na jakiś nowy pomysł. Część z was otrzyma jakieś pieniądze, które będą jakąś dodatkową zapłatą za coś. As Monet mówi też o, no, o takim pomyśle gdzieś tam na inwestycje, gdzie absolutnie to jest świeże ziarenko i to od nas zależy, co my dalej zrobimy z tą sytuacją, jak dalej będziemy pielęgnować. Także słuchajcie, no, czy coś was zestresuje, ale szczerze mówiąc, to będzie tylko i wyłącznie w waszej wyobraźni. Będzie to nie poparte rzeczywistością. Dlaczego? Dlatego, że później karty jednoznacznie pokazują bardzo dużo pozytywnej energii. Ok? Więc nie stresujcie się na zapas, proszę. Ok, koziorożce.
siła i uzdrowienie. Wy dużo pracowałyście chyba moim zdaniem, ale to tak jakby tam były jakieś taka moc uzdrowienia, powiedziałabym tutaj. No, odpocznijcie. To jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Dlatego, że były moim zdaniem jakieś trudności. Część z Was tak wychodziło, że jakiś nowy projekt prowadziła zawodowy, któremu się gdzieś tam bardzo poświęciła, chęć pomocy innym i tak dalej, a moim zdaniem to może być czas dla Was. Siła psychiczna, cierpliwość, może do partnera. Tak, może być tak, że do cesarzowej, kochani. Nie przyspieszajcie, nie forsujcie, nie kłóćcie się ze swoją żoną, ze swoim mężem, moi drodzy. To nic nie da. Bądźcie asertywne i komunikujcie się jasno, czego chcecie, czego nie chcecie. Do części z Was, moi drodzy, panowie i panie też, zapuka, tak to powiem, przyjdzie, zawita, nie wiem, zaczepi. Ktoś, kto ma lwa w swoim horoskopie urodzeniowym mocno osadzonego, albo jest numerologiczną trójką, albo jest bardzo doświadczoną kobietą, bardzo dojrzałą, dobrze stojącą zawodowo, dobrze stojącą materialnie. I może będziecie musieli między sobą coś wyjaśnić i uzdrowić jakąś relację. Część z Was. Dla kolejnej części z Was, moi mili, to jest tak, że prośba jest o to, żebyście raczej postawili na wyjaśnienie wątpliwości, różnego rodzaju nieporozumień w relacji, komunikowali się otwarcie, działali z pasją, znaleźli czas na odpoczynek, nie zmuszali też nikogo do niczego i siebie do niczego nie zmuszali. Tak mi pokazują to karty, tak? Po prostu starajmy się ten czas przyszły, nie wiem jak to powiedzieć, ale chodzi o to, żeby wystopować trochę, znaleźć spokój, znaleźć balans, czas dla siebie, czas dla innych, starać się załagodzić jakieś nieporozumienia. Jeśli ktoś jest w Waszym towarzystwie, na przykład panowie, macie kobietę, która gdzieś tam sprawiała Wam żonę, partnerkę, jakieś no, problemy były, kłótnie i tak dalej, to też jakby starajcie się to załagodzić, mieć do tej osoby cierpliwość, tak? Wyrozumiałym być, po prostu, tak mi pokazują karty. No i panie w sumie na odwrót też, tak? Jeśli Wasz partner z kolei był nerwowy z jakichś powodów, przemęczony być może, to też jakby starajcie się cierpliwie, ok? Stańcie mocno na ziemi, brońcie też swojego terenu. To może dla kogoś było ważne w momencie, kiedy ktoś Wam próbuje coś odebrać, nie wiem, tak mi przyszło do głowy, komunikujcie to jasno, działajcie. Tutaj będzie się dużo działo pod koniec przyszłego tygodnia, to są też podróże, przemieszczanie, może będziecie wracać z majówki, tak, no to mogą być też prozaiczne rzeczy, natomiast w ósemce buław to jest tak, moi mili, że tu jest szybkość, tu jest akcja, tak, to jest idź do przodu, idź za ciosem, więc moim zdaniem ten tydzień może być dla Was ważny, żeby po prostu odpocząć, wyciszyć się, uzdrowić, ale pod koniec tego tygodnia już będziecie chcieli przejść do akcji. Możecie już działać, planować, jakby jak kolejne dni sobie gdzieś tam przeżywać i co robić. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, życzę Wam pięknego tygodnia, uważajcie na siebie bardzo proszę, odpoczywajcie ile się da, jesteśmy w kontakcie, pozdrawiam serdecznie.